ever about to snap back. You ain't fitting for it, cause you won't cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Słuchajcie, gala Dzierżoniów Boxing Night 15. Tutaj w Dzierżoniowie nabiera tempa. My już mamy za sobą pierwsze pojedynki. Jednym ze zwycięzców tych pojedynków jest ten pan z tym pucharem, Włodimir Juszyn. Szczęśliwy, zadowolony, bo ty wczoraj mówiłeś, że wiesz, że walczysz z debiutantem, ale absolutnie nie możesz go lekceważyć. Podszedłeś do tego bardzo poważnie i też muszę to od razu zdradzić, że widać, że jakiś kamień z serca tobie spał. To jest duża radość w tobie, to była dla ciebie ważna walka. Każda walka dla mnie jest ważna, każda walka jest wygrana ważna, bo chcę przebić ten rekord, że 4 przegranych na początku i chcę po prostu się udowodnić najpierw samemu sobie, a później wszystkim innym promotorom, trenerom, że potrafię wygrywać, że mogę wygrywać, że mogę się pokazać się na dobrze i że naprawdę jestem dobrym, porządnym zawodowcem, który chce się boksować, lubi boksować, ma dobre umiejętności. I tak, jak dobrze powiedziałeś, że ten naprawdę kamień z serca, że coraz większe wygranych, a 0 przegranych, bo jak gadaliśmy w tamtym roku, mówiłem, że od tamtego roku tylko są po zwycięstwach i cieszy mnie to bardzo moje serce, że drugi rok to się udowodniam to, co mówię, że czyli moje to, co wychodzę, pokazuję, udowodnia to moje słowa. Najpierw to, co powiedziałem, to później zrobiłem i to bardzo mnie naprawdę cieszy. Wracamy do walki z Marcinem Mergalskim, bo to wszystko się ułożyło dla ciebie fajnie w tej pierwszej rundzie. Weszły te ciosy, padł na deski rywal. Czułeś, że to może zakończyć się już przed czasem? Tak, czułem się, powiem szczerze, nawet się tak naprawdę wszystko się było. Wchodziliśmy w rozmianę, bo on chce wejść do mnie na pół dystansu i uderzyłem 3 krótkimi czasami, lewy szer, prawy prosty i już zobaczyłem, to jest w sekundzie było, że już mój przeciwnik już padł na deski. I później miałem już gdzieś w głowie takie, że już mogę skończyć, ale troszeczkę zabrakło mnie tego tlenu, bo troszeczkę mnie przetkało, bo trochę się napiłem się, jak się zacząłem dalej atakować i myślę, że trzeba troszeczkę więcej się potrenować, jeszcze trochę więcej dodać siły, żeby już po takim coś na pewno skończyć w pierwszej rundzie i takie walki już kończyć w pierwszej albo drugiej rundzie. Zanim rozpoczęliśmy rozmowę, przyszedł tutaj twój promotor Mariusz Grabowski. Były te gratulacje, poklepał cię po plecach i myślę, że to jest dla ciebie ważne, że gdzieś jak były nawet te trudne momenty, bo teraz budujesz ten lepszy etap swojej kariery, to jednak cały czas gdzieś promotor w ciebie wierzył i ciebie wspierał. No tak, to dla mnie jest bardzo ważne, że mój promotor widzi, że potrafię boksować, że wygrywam, że udowodniam to, co mówię i on widzę ze strony, on jest dzisiaj ze mną, myślę, że jest zadowolony i też jest mój trener zadowolony, mój promotor zadowolony i jestem sam z siebie dumny, że zrobiłem to, co chciałem i po to przyjechałem tu, żeby wygrywać i to tak na cały czas. I jak mówiłem, że mam nadzieję, że mój promotor kiedyś, jak będę lepiej się pokazywać, lepiej wygrywać, będę dobrze, świetne nokauty, że może gdzieś pojedziemy do Anglii, do Stanów Zjednoczonych i może coś o jakieś pasy, będę rozmawiał o jakieś pasy. Ostatnie pytanie nie o ciebie, a o twojego dzisiejszego rywala, bo wiadomo, że Marcin Mergalski tym pojedynkiem debiutował na zawodowym ringu. Ciekawa przeszłość ta amatorska, ale właśnie, po tym debiucie, po tej walce z tobą, dostrzega, że to jest zawodnik, który ma potencjał? Jak to wygląda z twojej perspektywy? On jest bardzo dobry, on ma dobry potencjał, tak naprawdę on się idzie, się bije. Tak naprawdę rzucił mi dobre tempo, nawet nie czekałem tego tempo. To jest dobry zawodnik, bardzo dobrze fizycznie ustawiony, ale widać, że ma taki brak, taki trochę, że widać, że on jest dopiero przyszedł na zawodowstwo i brakuje mu tego zawodowego podejścia. Powiem szczerze, dzisiaj to jest moja 6. walka i to jest wielka różnica pomiędzy boksem amatorskim i boksem zawodowym. Jak niektórzy kibice patrzą, że myślą, że to jest to samo, to zapewne coś innego. I widać po niemu było, że on boksuje więcej jak w boksie amatorskim. I brakuje mu też troszeczkę więcej techniki, więcej zejścia, podejścia. Ale naprawdę jest bardzo dobry, wydolnościowy chłopak, narzucił dobre tempo. Jestem bardzo zadowolony z takiej walki, że naprawdę była walka dobra, wydolnościowa. I on, i ja myślę, że my pokazaliśmy dobrą walkę i daliśmy kibicom dobre wrażenia o tej walce. No skoro promotor tak uważa, to jest najważniejsze. Bardzo tobie dziękuję. Wielkie gratulacje. I w kolejnym roku się znowu się widzimy i obiecuję wszystkim kibicom, wszystkim, kto mnie obserwuje, patrzy na mnie, że tylko po zwycięstwach idziemy do przodu i obiecuję, że każdego razu będę tylko lepiej.
Życzę dla wszystkich miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. To my dziękujemy. Dziękuję dla wszystkich. Słuchajcie, Włodimir Juszyn zwycięski dziś i trzymamy za słowo, żeby za kilka miesięcy była kolejna okazja, aby porozmawiać po kolejnej wygranej tego pana. Bardzo dziękuję.